W poprzednich odcinkach. Uwaga. Od razu. Czyli czujniczek działa. Chciałem tyle, trzeba mniej więcej, tu jeszcze odrobinę szlifnę i tam też kawałeczek wytnę. Jak widać, łateczka przyspawana. Zacisk odbudowany, zregenerowany. Wszystkie gumeczki, jakie mogły być, zostały założone nowe. Prowadnice tak samo. Proszę bardzo, wspawane, elegancko, kurde, nie ma dziury. Bierzemy się za najgorszy chyba element, jaki tu był. Już próg prawie docięty, tu do środka go sobie pomalowałem. I co? I kurde... Nie było wiązki, nie było migacza i co? Jest! Proszę ja was. Prąd podpięty, nic nie wybuchło. Mamy światełko, mamy kierunkowskaz. Wiecie, takie pierdoły, ale no to trzeba było zrobić, no. No i tak, tu już nie wiem, czy wcześniej pokazywałem. Po balankowaniu tak to wyszło. Światło odbija. Światło. Po barankowaniu tak to wyszło wszystko. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Tak jak mówiłem, nie wyglądają pięknie te spawy, ale nie ma dziury. Jest to szczelne, tam tak samo. Tu nie było w ogóle w tym miejscu, pamiętacie co było? Proszę bardzo. Jak wspaniale ulepione z żywicy. Jest tutaj te... Kurde, no kawałek poszycia podłogi, tutaj dziureczka, kolejne z tej strony. No i tak to teraz tu wygląda. Jest tu jest wyspawane całe mocowanie do porządku, tam od spodu taką śrubę wielką wstawiłem. Ona idzie tak jakby w główny, czekajcie, zgaszę tego migacza. Ona tam, ta dziurka, tam ta śruba, wspawałem ją w główną, tak jakby tą, ten profil zamknięty. Auto już sprawdzałem, podnosić na oryginalny warku kompletnie, nikt nic nie trzeszczy, nic nie ten. W ogóle jak pięknie zakurzone, ale to już niedługo, już niebawem będzie wyjeżdżała na drogi. Wygląda śmieciowo, ale jak to mawiał największy raper 3 RP, z tego nic nie będzie, choć powstanie. No i mogę stwierdzić, że etap montażu zawieszenia zakończyłem. Zakończony jest, zobacz, świeżutkie hamulce, nowe tarcze, zaciski zregenerowane. Fajnie to wygląda, taki ładnie odmalowany. Kolumna także odmalowana z nowymi amortyzatorami. To, no tu jest niestety błoto, bo zanim niestety nie przyjechałem, nie przejeżdżałem przez myjnię, bo nie chciałem się tym autem za bardzo rzucać w oczy. Generalnie myślałem, żeby umyć go do porządku, zanim wjadę na warsztat, właśnie wnęki pomyć czy coś, ale to auto tak rzucało się w oczy, nie świeciło nic dookoła, siedziało na glebie, że no i oczywiście przeglądu nie miało, więc olałem sprawę. O, nowitki przewodzik hamulcowy. Przetarłem go trochę szmatą z kurzu, bo to tak stoi, oczywiście będę go mył. Za niedługo kupuję w ogóle maszynę polerską, więc przelecę ją polerką, aczkolwiek boję się trochę, no tu... Widzicie, takie kropeczki są, to paskudztwo straszne, tak daremny lakier i one pękają i w momencie może jak ja przyjadę do polerką, to jak mi się taki kawałeczek lakieru wmieli między polerki zacznie robić kółeczka, to nie wiem, może to trochę słabo wyglądać. Dobra, zobaczmy z tej strony. Także funkielnówka, tarczki, zaciski, klocki. Nie, jeszcze zostały mi tutaj doły drzwi, są słabe. Nie ma dziur, ale wiecie, no gówniano to wygląda, ta gardza. Więc, ale to jest błahostka, bo z tej strony wyglądało to gorzej. Od strony pasażera. Proszę zobaczyć, jak mi to fajnie tutaj ładnie wyszło. To obczyściłem z rdzy. I zamalowałem czarną taką farbą, 3 warstwy dałem. Więc tu jest gitarka. Chcę jeszcze wyczyścić, odmalować progi jeszcze raz. Czarnym matem, odświeżyć. Więc też to będzie fajnie się prezentowało. Poległem przy pewnej sprawie. Wczoraj wziąłem się za odpowietrzanie hamulców. Tak jak widzieliście, wszędzie wcześniej zmontowałem. Wziąłem się za odpowietrzanie, myślałem, że pójdzie łatwo i przyjemnie.
Jednak jak przy tym samochodzie wcześniej widzieliście, nie istnieje przy nim pojęcie łatwo i przyjemnie. 3 godziny bawiliśmy się z odpowietrzaniem każdego po kolei zacisku, zaczynając od prawego tyłu, czy tam na włączonym czy na zgaszonym silniku, cały czas leci powietrze, non stop. Tu złazi mi też non stop poziom, więc nie wiem, albo do serwa to włazi, możliwe, że któraś z sekcji pompy hamulcowej jest zapowietrzona. Pedał nawet na zgaszonym silniku no nie jest zbyt twardy, więc coś jest nie halo, więc walczymy dalej. Ale nie wiem, jest to prawdopodobne, że poszła się chędożyć właśnie pompa hamulcowa wraz z serwem, a nie bardzo mi się chce to rozbijać i wyciągać. No ale zobaczymy. Zobaczymy, pogrzebiemy dzisiaj podejście numer 2, kupiłem kolejny litr płynu i zobaczymy. The next day. Udało się. Powiem wam tyle, udało mi się odpowietrzyć te hamulce, naprawdę było ciężko, musiałem trochę poczytać na internecie, bo coś normalne metody mnie, że tak powiem, zawiodły. Zrobiłem tak, że zostawiłem na noc, po tym dniu, jak się nie udało nam odpowietrzyć tych hamulców, zostawiłem na noc odkręcone delikatnie wszystkie koreczki od... wszystkie odpowietrzniki. Następnego dnia zostawiłem też odkręcone tam u góry dekielek. Otworzymy sobie maseczkę. Fajnie jak to działa, bo wcześniej to nie działało w ogóle, nie szło maski ani zamknąć, ani nic. Nie było zamka z przodu, znaczy był, ale był połamany. Pokażę wam. Zostawiłem na nas odkręcony korek z zbiornika równaczego. Ponadto wyciągłem pójść jakieś siteczko, to wyciągłem i zalałem na maksa. Zostawiłem na noc z delikatnie dokręconymi odpowietrznikami. No i rano tu było oczywiście troszeczkę nakapane, ale nie za dużo. Następnie była to metoda z pewnej grupy na Facebooku, której tam się poradziłem. Wiesz, tego gimbalka trochę tutaj muszę ustawić. Następnie odpowietrzanie hamulców w tym samochodzie wyglądało w ten sposób, że na zgaszonym silniku. Kiedyś ktoś mi tam powiedział, że jak jest samochód wyposażony w ABS, no to musimy auto odpalić, żeby pompa sobie chodziła. No a okazało się, że to gówno prawda, bo jak miałem odpalone auto, to nie dość, że mogłem popsuć tą pompę ABS-u, bo się mogła przegrzać, no to jeszcze nie szło tego odpowietrzyć. Podpompowaliśmy kilka razy, tak, no prawda, wtedy się w ogóle twardy nie robił. Ale kolega wytwarzał mi tu ciśnienie na pedale i ja zacząłem odpowietrzanie. Nie nagrywałem w ogóle tego, bo miałem strasznie łapsko uwalone w płynie hamulcowym. Mówię, dobra, trzeba to robić, a nie pierdoły nagrywać. Zacząłem się odpowietrzaniem lewe przednie koło najbliżej pompy. Z tym, że miałem wężyk podpięty do odpowietrznika, a wężyk ten był zanurzony w słoiczku z płynem hamulcowym i w tym wężyku już miałem wcześniej płyn, także tam nie było w ogóle paniek powietrza. Kolejne koło, prawy przód, lewy tył, prawy tył. No i co się okazało, powietrze schodziło, a po pewnym okresie zaczęło wychodzić czysty, ładny płyn. Co okazji wymieniłem, radę był stary, brzydki, zielony. No i co, i udało się, kumpel mówi, kurczę, pedał się robi twardy, patrzę, no rzeczywiście, odpaliłem samochód, sprawiłem ciśnienie, rzeczywiście pompowało się ładnie, pedał się usztywniał, powtórzyłem jeszcze raz na zgaszonym silniku odpowietrzanie, no i voilà, i hamulce działają, odpaliłem auto, wrzuciłem bieg, no zaczęły się kręcić tylne koła, zahamowało ładnie, elegancko, zobaczymy, jak to będzie działać, jak zamontuję koła. Zrobimy sobie małe druciarstwo. Mianowicie zobaczcie, już tutaj ta kontrolka, ta od zużytych okładzin hamulcowych. Ja generalnie kupiłem nowiutkie klocuszki, zresztą tak jak widzieliście, przód jest cały zregenerowany, z tyłu poprzedni właściciel o dziwo wymienił, klocki są jak nówka. Ale zrobimy sobie patent, zobaczcie, to jest wiązka od czujnika właśnie, sorry, to jest wiązka od czujnika właśnie z... klocków. No ja tych czujników nie dostałem w komplecie, a składam dzisiaj już samochód w pizdu, rzucam go na podłogę, no i nie mam czasu teraz na takie pierdoły. A wkurza mnie, jak coś świeci niepotrzebnie na desce rozdzielczej. Zrobię sobie taki patencik, o, to będzie tu, cyk, fuch, uszt. I to, żeby zamknęło, obud wejdzie tutaj do tego otworu. A więc montuję to, z tyłu na prawej tylności jest to samo i zobaczymy, myślę, że powinno to zadziałać. Jeszcze raz, żeby nie było. Palimy sobie zapłon. O, świeci.
wszystko reszta gaśnie, a to dziadostwo od kocków jest, więc dobra, drytujemy. Dobra, tu już jest, nawet za tę tasiemką zakleiłem, żeby tam woda nie leciała, chociaż w sumie tam nic by woda nie zrobiła. A próg już stawiony, ale o tym za chwilę. O, tutaj tak samo jest zrobiona pętelka i sprawdzimy, czy mój patent zadziała. Dobra, prąd. A zaś to gówno, to będę musiał wywalić za niedługo ten. Uwaga. Kurde, dalej świeci, co jest grane? Dobra, muszę pokombinować, o co chodzi jeszcze. No dobra, gaśnie, po chwili gaśnie, po 5 sekundach. Okej. Okay. O, i ulepione. A więc polecam patencik, oczywiście to tymczasowo, bo prędzej ci później założę ten czujnik, bo chcę, żeby to wszystko było jak należy. Ale na razie jest luks, tak, żeby mi tu nie świeciło, nic mnie nie wkurzało. Kółeczka założone, ale auto jeszcze w powietrzu. Musimy sobie jeszcze tak na łoko zbieżność ustawić. Kółko te wyprostowałem do prostego. Wiadomo, wszystkie drążki kierownicze były wymieniane, więc tej zbieżności w tym momencie nie ma. A widzicie? Te idzie, o, skręca sobie w lewo. I teraz sobie tak. Poluzowałem sobie drążek. I teraz trzeba go skręcić delikatnie. Że są nowe, to idą bardzo lekko. I koło idzie albo w lewo, albo w prawo. Więc teraz sobie to wszystko muszę mniej więcej na łoko ustawić. I tak będę jechał na zbieżność, ale żeby kurczę przez ten czas sobie będę przez chwilę jeździł, to żeby nie zajechać od razu opon, bo mam takie nowe 5-letnie Zoelixa, bardzo dużo mięcha, 2.15 dot, kurczę, więc świeżynki. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Dobra, moi mili państwo. Odpalamy gruza. Zrobimy sobie małą przejażdżkę. Kurde, srany pas.
Jak widać pali od strzała praktycznie. To jest z tym pasem. Pali od strzała. Powiem tak, jestem zadowolony z moich prac, bo bałem się, że z tymi hamulcami będzie kłopot, że kurde to na benzynce. Ona na benzynie jeszcze trochę nie domaga, bo zaraz zobaczycie. Dobra, wyjedziemy sobie na spokojnie. Muszę zdrapać tą szybę od kierowcy, bo gówno widzę. Kurwa, zaparkowane. No? A mordo, mówiłem ci około 19, nie? Tylko... Dobra, jedziemy sobie, auto jest teraz na benzynie. O dziwo ona jedzie, bo wcześniej w ogóle nie chciało jechać. Natomiast jak go... No, powoli na te obroty się wkręca. Jest problem, właśnie coś go boli z tymi obrotami powyżej tam, kurde, do tych 4000. Tam mu trochę... Czy teraz jest zimny silnik? Też nie chcę za bardzo go pałować tego auta. Grunt, że idzie. Kurwa. Ela. Więc tak, zawieszenie, kurcze, jest sztywne. Jest przyjemnie. Chwilę w sumie zamknę, bo... Zawieszenie jest przyjemne. Auto nie pływa. To najważniejsze. Teraz na gaz go wrzuciłem, bo zaraz potrzebuję ruszyć pod tego skrzyżowania. A kurde, na benzynie go muli strasznie. Jednak, ale będę to robić. Będę to robić na pewno. Dobra, jedziemy. O, właśnie o tym mówiłem. I auto ledwo idzie, kurde. Auto ledwo idzie. Właśnie o tym mówiłem. Momencik. Idziemy na benzynie. Idzie w miarę dobrze. Teraz idziemy na benzynie, idzie w miarę dobrze, ale wcześniej jak widzieliście. Trochę miał problem, żeby ruszyć z tego skrzyżowania. Nie wiem, może jest to wina tego, że silnik jest zimny, czy co. Przepływka raczej jest sprawna. Jakby miał siękniętą przepływkę, to by mi spalanie szło, kurde, w okolice 20. Ale spalanko jest, kurcze, w porządku. Ale coś go boli od tych niskich obrotów dalej. Będę na pewno robił ten czujnik temperatury, bo to też może być przyczyną. Też może być przyczyną ten czujniczek, że po prostu on na zimnym silniku dostaje jakąś z dupy mieszankę. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Jakie obrzydliwe są te dywany.
Obczajcie, co znalazłem. Otworzyłem sobie tu schowek, znaczy otworzyłem, odkręciłem tu ten tunel. Próbowałem wywalić ten mobilizer w pizdu, ale teraz najlepsza zabawa, jaka może być, czyli zabawa z instalacją swoją drogą. Deska już siedzi, ale o tym za chwilę. Zobaczcie, że ta podłoga jest naprawdę w zajebistym stanie.